Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie! Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babcio, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie! Co to za frytki bez sosu? Ketchup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło! Idealne frytki! Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem! Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto i frytki! Domowe ziemniaczki! Frytki od szefowej kuchni! Wow, ile pyszności! No, oprócz tego! A te frytki wyglądają przepysznie! Spróbuję! Ojej, jakie ostre! Nie chcę ostrego! A co my tu mamy? Pyszne! Podobają mi się te frytki! Hurra, wygrałam! Co teraz gotujemy? Chcę jajka! Łatwizna! Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Ketchup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Chcę to jeść rękami. Pyszne.
A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę. Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fu, dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw. I trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. I nieco spłaszczyć. To okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. A mnie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow, ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręcę ogień. Świetnie, teraz powoli wyleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami? To będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z M&M'sami. I jeszcze jednego. Z kolorową posypką. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutellę, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe! Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No
No, za chwilę się przekonamy. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Świetne. No, ale wygrywa babcia. Hurra! Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego. Ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej. Zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina. To wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić. Ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy, super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko, złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni, tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Ulala. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję. Nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę. Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O,
znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No, nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia, jak bardzo. Mam już całą ścianę. No, nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. I tam spójrz, to kola. Super. Ja mam taką małą butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedź ze swoim maleństwem. Dodatki się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. Come on! Ach, chce mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości coli. To naprawdę super. Super, ale trzeba cię troszkę uspokoić. I tam, pa, pa. Co? Gdzie? Ratujcie mnie! Nie mam teraz czasu. Pojawiła się szansa, żeby ukraść trochę coli. Ale to jest pyszne. Co? Dlaczego puszki są puste? Gdzie jest cola? To nie ja. Jak śmiesz? To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Come on! A mnie ktoś ukradł kolę. Przykro mi, po prostu mieliście pecha. Fajnie, prawdziwy obiad. Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka. Ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. A kto nie lubi?
Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, wystarczy ci. Dobra, zjem to, co mam. Mało, ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Come on! Ja też jestem bardzo głodny. Te skrzydełka to najlepsze danie w fast foodach. Było dobre, ale się nie najadłam. Nic nie mam. O, widzę, że Ethan ma jeszcze sporo skrzydełek. Spadaj stąd. Właściwie Ethan nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Całą górę mówisz? Więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. Co? Gdzie się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha. Niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz. Jedz. Ekstra. Hej, gdzie są moje skrzydełka? To Ethan, patrz, skrzydełka są u niego. Ty złodzieju. Spójrzcie, ile frytek. Wcale nie tak dużo, malutka porcja. Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Uff, mój nie jest taki ostry. Bo mój jest najostrzejszy. Proszę, nie chcę być pierwszy. Dobra, to ja zacznę. Chyba się pomyliłam. Sos jest bardzo ostry. Dobra, spadam stąd. Siadaj. Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry. Zaczynam. Albo nie udowodnię. To jest takie ostre. Płonę. Uważaj. Uratowani. Witam, twoja kolej. O nie. Ja mam dostać się na sam szczyt. Dzięki za pomoc. Dziękujesz? Będzie naprawdę ostro. Wszystko jest dziwne. Jeszcze jak dużo sosu. Szkoda, że on jest piekielnie ostry. Wystarczy, proszę, nie chcę więcej. Dalej, jedz. O nie, wieża upada. Jaka szkoda. Jakie to ostre. Trzymaj się, nie martw się. To wkrótce minie. Raz, dwa, trzy. Wspaniale, to moje ulubione ciasteczka. Ja też je uwielbiam. A ja mam największe. Bla, bla, bla. Ale to ja zjem pierwsza. Magiczne, rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają, są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się! Za co? Julia, zaraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie. Obłęd. Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Come on! Mam pomysł. To będą najsłodsze kolczyki, jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsmaczniejsze. Proszę, dziewczyny. Kolczyki rzeczywiście można zjeść. Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nim nie tak. Ktoś się ugryzł. Co? Gdzie? Kto to zrobi? To są ciastka, trzeba je zjeść. Mam pomysł. Co się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajne smoothie? Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieski smoothie. Już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, no to można się napić. Wow, to niesamowite. Super, też chcę spróbować. Nie mam mowy, to mój koktajl. Przywóz,
Mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy. Najważniejsze, żeby było pyszne. I tak ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie chwal się tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, to dziwne. Gdzie są wszystkie cukierki? Myślę, że masz po prostu dużą paczkę, a w środku żadnych cukierków. Charlotte, zobacz, Judy ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. Weźcie spokój, tak nie lubię M&M's. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak mam szczęście. Super, a ty, Julia, zostałaś bez cukierków. No i dobra. Jak ich dużo. Trzymajcie, wystarczy dla wszystkich. Smacznego. Dzięki, to bardzo miłe.